Hejka! Pewnie większość z Was nie lubi czytać dokumentacji, a filmy na YouTube albo są z błędami, albo prowadzi jakiś hindus. Czasem jest niezłe combo, bo są połączone w jedno. Dlatego polecam mój kanał, ponieważ po pierwsze prowadzę te kursy ja, a po drugie są przetestowane na moich studentach, wszystko działa w 100%, a oni wszyscy przeżyli. Dlatego pokażę na tej serii kursów, jak zainstalować i skonfigurować silnik Unreal Engine 5, tak aby gry na niego działały pod Windowsem, Androidem i na Google. VR. Na samym początku musimy ściągnąć silnik, więc podajemy naszego maila, najlepiej naszego, nie od na takiego, co działa przez 10 minut. Podajemy też datę urodzenia, ponieważ Unreal ma pewną grupę wiekową, pewną, pewne ograniczenia, żeby dzieci nie tworzyły gier. Wiadomo, większa konkurencja. To teraz podajemy dane, możecie podać jakiekolwiek dane. Umówmy się, że nie moje. Bo ja tutaj podaję moje, ale. Wy wybierzcie inne, podajemy też jaką chcemy mieć nazwę, no i nasze hasło. Idziemy dalej i musimy zweryfikować tego maila, więc jeżeli to jest czyjś, no to trochę kicha. Musi wkleić tutaj numer, który został przez e-maila przesłany. Ok, teraz co zaskakująco naciskamy Download, żeby ściągnąć Unreal Engine'a. To chwila trwa, wybieramy gdzie chcemy go zainstalować. Ja będę wszystko instalował na pulpicie, żeby wszystko było oczywiste i jasne. No i zamykam przeglądarkę. Podstępnie on nam ściągnął Epic Launchera, no ale niestety musimy go zainstalować, żeby działał Unreal, Unreal Engine. Dajemy zainstaluj. Tu jak sakra dosyć łatwo, nic nie musimy wybierać. Musimy jednak się zalogować ponownie na naszym koncie, które wcześniej założyliśmy. Więc podajemy e-maila, hasło, a następnie musimy dalej potwierdzić się kodem. Oczywiście, jeżeli jest dwuetapowe uwierzytelnianie, ale najczęściej jest. Yy, najlepiej tak mieć. Ok, teraz właduje się Epic Launcher i tutaj możemy znaleźć zakładkę z Daniel Oczywiście na początku ściągamy jakąś najtańszą darmową grę miesiąca, a później dopiero idziemy do Daniel Gdy już tam przejdziemy, yy, mamy kilka zakładek. Polecam przykłady i rynek, ale silnik instaluje się na bibliotece. Na rynku są niektóre rzeczy za darmo lub y, za jakąś cenę, na przykładach wszystko jest za darmo i hey, można wykorzystywać w swoich projektach. Możecie wybrać którą wersję silnika zainstalować, ja polecam ostatnią. Jeżeli to jest wersja 5.4 to też będzie działać. OK, dajemy zainstaluj i co możemy wybrać? Przede wszystkim nie zmieniajcie lokalizacji, niech wszystko się instaluje w domyślnych miejscach, wtedy na pewno wszystko będzie działać dobrze. W opcjach możemy wybrać podstawowe składniki, czyli silnik, no raczej tak, nie da się go oznaczyć zresztą. Zestaw startowy, no to są jakieś dźwięki, efekty cząsteczkowe czasem się przydaje. Materiały. Szablony to są template'y, dzięki którym można stworzyć początek gry, natomiast Elementy silnika, czyli źródło, można modyfikować go, aby tworzyć swoje elementy. Ja to zaznaczyłem też iOS-a, aczkolwiek ios -a da się kompilować tylko na Macu, tak samo jak gry na Maca, ale wszyscy Maca olewają, więc pokażę to wszystko, jak działa na Pccie, Niestety tylko pod Androida. Możemy też zainstalować kilka silników lub kilka wersji silnika, ale polecam tworzyć projekt od początku do końca na jednym, bo czasem przy migracji na nowszy. Na naszą wersję to coś nie działa. Ostatnia cyfryka nie ma znaczenia, ale druga ma. A pierwsza tym bardziej. Ok, na początku za pierwszym razem uruchamiamy zawsze za później możemy używać ikonki skrótu, ale uruchamiając za pick za pierwszym razem zostanie zainstalowany to co najważniejsze, czy jakieś redystrybucje plusa i tego typu rzeczy. Pierwszy projekt, first person bez Started contenta, wszystko domyślnie, na Blueprincie. Ja zmienię trochę ścieżkę, bo nie lubię jak to jest. Gdzieś tam nie wiadomo gdzie, wolę jak jest, no to akurat możemy zmienić. Ok, tworzymy e, prostą grę, zobaczymy jak ten template działa. Oczywiście trzeba czasem poczekać za pierwszym razem, tutaj dajemy dismissa, on mówi, że się pluginy zainstalowały, spoko, chodzi o Quixel polecam polecam kurs na ten temat. Ok, ja najczęściej włączam Content Browser'a i blokuję go, aby się nie chował, dzięki czemu łatwiej się modeluje, łatwiej się ustawia świat. No ale dobra, możemy uruchomić grę na viewporcie, czyli na tym widoku gdzie była mapa i wszystko działa, od razu można przetestować grę, wygląda spoko. Jeżeli chcemy zobaczyć jak będzie wyglądać gra zainstalowana, to w takim przypadku uruchamiamy grę w trybie Standalone Game, dzięki temu zobaczymy jak gra wygląda. Naciskając Alt Enter powiększamy ekran, grę na cały ekran i widzimy jak wygląda, ale że nie mamy menu trzeba wyjść przy pomocy Alt F4. I pamiętajmy, że teraz pamięta ostatni tryb, więc aby go zmienić, żeby był w viewporcie, bo dzięki temu szybciej się testuje, no to musimy go chociaż raz uruchomić, wtedy zostanie zapamiętany. No i wychodzimy. OK. Aby stworzyć grę na Windowsa, żeby działała pod Windowsem oddzielnie, nieważne czy mamy zainstalowany silnik czy nie, na innym komputerze musimy wybrać Package Project. Wybieramy miejsce, gdzie chcemy ten plik Stworzyć plik gry, czyli nowy katalog lub folder, gdziekolwiek poza projektem najlepiej, no ale nie gdzieś w pobliżu, nazywamy to odpowiednio, na przykład build, i gdy wybierzemy ten folder, tam stworzona zostanie gra. Czyli wybieramy folder i możemy sobie zobaczyć, gra tworzy się dosyć szybko, parę, naście minut i jest gotowa. Jeżeli mamy build successful, Tutaj napisane, a przy okazji mamy niebieski kółeczko z ptaszkiem po prawej i znika, to znaczy, że wszystko jest OK. Teraz możemy zamknąć silnik, przenieść grę gdziekolwiek lub uruchomić u nas. Nie trzeba jej instalować, można ją po prostu uruchomić. Jeżeli czegoś nie ma, directx lub redystrybucji C++a, to zostaje zainstalowana przed uruchomieniem gry, więc nie musimy się martwić, jeżeli uruchamiamy to na innym kąpie. OK, no i wygląda tak ale altf 4 zawsze pomaga, żeby z niej wyjść. Więc w taki sposób tworzy się G na Windowsa. Natomiast jak się tworzy na inne y, platformy, pokażę zaraz. Za pierwszym włączeniu silnika się pyta, czy powiązać pliki projektu z silnikiem, tak, bo wtedy możemy wejść do katalogu z projektem i uruchomić bezpośrednio projekt bez uruchamiania silnika. On automatycznie uruchomi silnik już z tym projektem. Na początku wejdę jeszcze do ustawień, włączę bibliotekę gier, bo w moim przypadku mnie to nie interesuje. Nie wyskakują głupie reklamy po na dole. No i nie chcę uruchamiać Apika na samym początku, bo chcę tylko, aby się uruchamiał, jak będę używał Aniala, aczkolwiek nie jest to konieczne, aby go uruchamiać. Można sam silnik uruchomić.